Weźmy sobie następnego dysku. Nie wiem, na który się zdecydować. Ale chyba na ten czarny. A tak. Ryzen Rising Ragnarok GR. Lepiej nawet nie będę czytał tych nazw, bo się ośmieszam. Jak wygląda pudełko. Zobaczymy, jak ten ze zgodnością. 12 zł kosztował Hinolu. No i otwórzmy sobie tylko. Jeśli się nożek zapodział. Ustało w środku dość. O, super. Jest podwójna wyrzutnia. Dwustronna. Rzadki rarytas. Nie ma blokady, ale są. Jest to czarne okienko. No i git. Muszę się smarknąć niestety. Przejdźmy do zawartości. Coś mało tak się wydaje w środku. No i cóż, mamy taką. Z jakiegoś metalu. Z aluminium. Nie miałem chyba jeszcze takiego. Oznaczanie jest jakieś N. Taki beznadziejny driver. Mało ciekawy. I taki dysk. Oraz naklejki. Tutaj przynajmniej podpisane dobrze. No i złóżmy sobie dysk, ale strasznie leciutki. Tak się prezentuje. Coś tam wpadło. Zielonego, a nie, tak jest, ma być tak namalowane. Strasznie leciutkie. Czy on jest dwustronny? Raczej nie, daje wyrzutnię dwustronną. Zakręca się tylko w jedną stronę, w drugą już nie. Chyba, że da się przełożyć, nie da się przełożyć. Sprawdźmy poprawność zestawu. No to tu mamy to, to jest poprawnie. To jest niepoprawnie. To też jest niepoprawnie. I wyrzutnia też niepoprawnie. A z tyłu tak samo jest niepoprawnie. No to cóż, puśćmy sobie tego bączka. Może się zmieści. Ciężko będzie. Kurde. Listem na tym stole. Złóżmy sobie. Mało miejsca na tym stole, bo poprzewraciło mi się wszystko. Może najpierw sprawdźmy, czy driver pasuje do oryginału. Tu mam oryginalnego Minotaura. Może łatwiej będzie założyć z tym. Z trudem, ale wchodzi.
z wielkim trudem. Możliwe, że na nowy, niewyrobiony oryginał nie wejdzie. Tu już jest trochę wyrobiony. Nie wszystkie nieoryginalne tutaj wchodzą na ten. Tu mam oryginalny, zobaczymy, czy wejdzie do podróbki. Feszet, ale o dziwo tego się dość mocno trzyma, tego metalu. No i cóż, przejdźmy sobie do puszczenia bączka. Zobaczymy, jak lata. Dobrze się zakręcił, chyba tak. No i on jest prawostronny raczej. Kręci się w miejscu. Szybko traci energię. Drzemek się nie chce napostować za bardzo. Ciekawe, że daj podwójną wyrzutnię, w sensie dwustronną do dysku, nie jednostronnego. Puśćmy go jeszcze raz. Może słabo przedtem puściłem. No, nawet wyjść nie chciał. To jest właśnie wada wyrzutni dwustronnych. Że się zablokuje w tym metalu. Ułóżmy porządnie. Szybko się stabilizuje. I szybko traci energię. Podsumowując, jak za 12 zł nie jest źle, tylko że ten dysk jest dość lekki. Myślę, że szybko by się pourywały te elementy. Podwójna wyrzutnia jest plusem, ale rączki nie dali, jak co niektórych zestawach. Wcześniej otwierałem ten zestaw, też kosztował 12 zł, a jest więcej metalu. Tu jest metalowe. Tu jest ciężki ten plastik, driver jest taki dość ten, gdy wyrzutnie i rączkę. Więc jest, powiedzmy, że jest nieźle. Spójrz, mi się chce.